Znaczy, wiadomo, no poza Ligą Polską dalej będziemy startować w Szwecji, myślę, że dalej w Danii i gdzie się da jeszcze w innych, w Niemczech czy w Czechach, tak samo będziemy startować. No nie będzie za bardzo ciekawie na tych turnikach. Jestem też przeciwko tym turnikom. No nie wiem, co się uda. Z tego też, co słyszałem, mają być te turniki jeszcze nie te, co jeździliśmy w tym roku, po prostu mają być jeszcze zmodyfikowane. To będzie kolejna, nie wiadomo, bo nie wiem, czy tak można to wprowadzać. Znowu nowy model, bez żadnych testów, prosto właśnie bezpośrednio do rozgrywek. I także no myślę, że jeszcze trochę czasu do nowego sezonu jest i z tymi turnikami jeszcze coś się wydarzy, że może przed samym sezonem jednak gdzieś tam naciski właśnie tutaj przez Krzyśka Cegielskiego, nie wiem, udadzą się właśnie załatwić, że te turniki gdzieś jednak zostaną wycofane. Być może nie będziemy na nich jeździć. Z nad morza do gór, to w tą stronę byśmy jechali, to nie, to do Krakowa jeszcze daleko. Bo gdzieś dopiero może za Toruniem jesteśmy. Także nie, no jest na pewno dużo pracy, no nie ma co tu ukrywać. Wyniki jakieś w miarę na ten moment są dosyć dobre, ale po prostu myślimy, żeby znaczy jego kariera po prostu on, żeby znaleźć się w swojej karierze, on po prostu na szczycie, tak samo walczył, jeździł w Grand Prix, walczył na jak najlepsze miejsca w Mistrzostwach Świata, był czołowym zawodnikiem klubów, w których będzie startował w meczach ligowych, czy w Polsce, czy w Szwecji, także no, chcielibyśmy, żeby być no, jedną z takich, można powiedzieć, większych postaci w Speedway. Trudno mi powiedzieć, nie pracowałem nigdzie, ani sam wcześniej nie miałem jakichś takich teamów, żebym mógł gdzieś porównać bezpośrednio, jak się dzieje u innych, czy zawodników, czy właśnie w innych teamach. Na pewno też nam brakuje jeszcze troszeczkę jakiegoś tam szlifu, może jakiejś jeszcze jakiejś wiedzy wszystkiego. Ja tak samo wszystko nie wiem, też jeszcze pewnie pewne rzeczy od kogoś, jakbym dowiedział się, byłyby dla mnie pomocne. No na razie jest tak, jak jest. Nie stać nas na coś większego. Po prostu może w przyszłości by się przydał także jakiś jeszcze może, czy menadżer jakiś, czy człowiek od logistyki, który by się zajmował. Bo samemu jest tu ciężko. Ja też z językami obcymi u nas też jeszcze nie jest najlepiej. Także chyba, że Patryk powoli gdzieś tam ucząc się sam dojdzie tego. No ale też nie będzie on starał się. Nie chciałbym, żeby on tam musiał załatwiać jakieś typowo sprawy logistyczne, także no team myślę, że może po jakimś czasie może się rozrośnie i także to też jeszcze nie jest do końca tak, jak powinno być, nie? Myślę, że to będzie z czasem, będziemy się starać, żeby to było wszystko jeszcze lepiej funkcjonowało. Nie jest to trochę tak jak w piłce nożnej, czy w innych dyscyplinach, że po prostu nieraz nie ma czasu na takie coś. No, ja po prostu prowadzę też sobie takie swoje zapiski z każdych zawodów, z każdego toru, na jakim sprzęcie jechaliśmy i wtedy, gdy przyjeżdżamy ponownie, dajmy na ten sam tor, czy do Leszna, czy do Torunia, czy gdzieś na każdy inny. Po prostu wyciągam te swoje zapiski, sprawdzam na jakim motocyklu, w miarę, w jakich warunkach, czy tor był przyczepny, czy twardy, to mam zapisane, na jakich przełożeniach, żeby mniej więcej ten początek zawodów rozpocząć. No tak starać się, żeby było dobrze, no potem w trakcie zawodów te korekty się już wtedy poprawia już automatycznie w parkingu, także jakichś większych takich nie mamy właśnie przygotowań przed imprezami. Po prostu w miarę Patryk już na tyle potrafi jechać, że jak nawet jak idzie pierwszy raz gdzieś na tor, no to jest kwestia tego pierwszego biegu,
przygląda się, jak jadą inni. To już wychodzi automatycznie, siada na motocykl. Łuki są może różne, czy czasem tor owal jest różny, ale jak już siedzi na żużlu, to nie sprawia w miarę takiej trudności, także nawet na nowym torze po prostu trzeba jechać zawsze w lewo i trzymać gaz. No akurat fajnie w tym roku się też udało, że w miarę, może być, mieliśmy przygotowany bardzo dobrze sprzęt. Nie musieliśmy dużo szukać jakichś nowych opcji przy tych motocyklach. I po prostu nasz tor, przynajmniej na mecze ligowe, wiedzieliśmy, że zawsze będzie przyczepny. I w tym momencie no, większych korekt się przy motocyklu nie robiło, dlatego czy na jednym, drugim, czy trzecim motocyklu wiedzieliśmy, na jakich przełożeniach trzeba na tym naszym torze jechać i w tym czasie nic innego byśmy nie wymyślili, także brak na niektórych treningach był spowodowany może nie tyle, że niepotrzebą startowania czy niechęcią, czasami po prostu brakiem czasu. Jeździliśmy w tym momencie albo byliśmy za granicą, bo odbywały się Mistrzostwa Świata, w sobotę musieliśmy szybko gonić, żeby tu przyjechać na zawody, żeby zdążyć, a co dopiero na trening. Czy była w tym momencie liga szwedzka czy duńska, także mówię, jakieś eliminacje do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy, także tego czasu nie było dużo, po prostu na tych treningach nas dlatego nie byliśmy, także, ale mówię, wszystko w miarę motocykle mieliśmy sprawdzone, także nie było za bardzo potrzeba trenowania, a jazdy mieliśmy tak dużo, że akurat w elemencie jako jeździeckim, no to Patryk, treningi to miał, a najlepszy trening to wiadomo, to są odjechać zawody. No nie, pani honorata w sprawach tutaj, można powiedzieć, jeździeckich w parkingu, no się nie wtrąca do tych spraw, ona wie, że ona się na tym też nie zna, jej rola jest w naszym teamie, no akurat wiadomo, opiekuje się nami gospodarczo, to znaczy tam gdzieś pomaga właśnie kierować za kierownicą, kręci kamerą właśnie zawody, żeby potem, jak jest trochę tego czasu, nawet czy po właśnie w aucie, po drodze, Patryk sam może obejrzeć, jakie popełniał błędy, czy co zrobił dobrze i żeby tak właśnie robić dalej. Możemy sobie właśnie omówić takie zawody. A Patryk się jeszcze też właśnie uczy. Staram się go uczyć, poznawać, w których momentach ten motocykl jest słaby, w którym mocny. Staram się go pierwszego pytać, co on by zrobił i czy to się właśnie zgadza z moimi teoriami. Może jeszcze nie zawsze w 100% się zgadzamy. Jeszcze Patryk nie ma tego doświadczenia. Czasami jeszcze idzie w drugą stronę, ale staram się go uczyć, żeby podejmował już sam decyzję co doboru na przykład przełożeń w czasie zawodów, no, czy przed zawodami. Czasami, mieliśmy 4 motocykle, startowaliśmy na każdym z nich. No na każdym były różne też inne przełożenia, także jedynie mówię, z Patrykiem rozmawialiśmy, że jedziemy na tym motocyklu. Aha, zaczynamy z tego przełożenia i z tego, także staram się, żebyśmy podejmowali razem, żeby on już też po prostu, Patryk, się tego uczył i wychodzi mu to coraz lepiej. Akurat Patryk się urodził w Bydgoszczy, jechałem szybko z Zielonej Góry, jak się dowiedziałem, że żona trafiła do szpitala. No i kupiłem tam takiego dużego słonia, słoniem przez całe miasto z tym słoniem, bo do szpitala, także no to był dosyć ogromny słoń, prawie taki jak duży jak ja teraz. Wtedy byłem trochę mniejszy, także tego słonika zaniosłem, nie mogłem jeszcze wejść, pokazywałem tam przez okno, akurat żona przez okno wyglądała, ja stałem za płotem i tam po prostu nie było możliwości wejścia do szpitalu, bo to był też szpital wojskowy, także no był to słoń różowy, tam taki kolorowy. Z
żeby ktoś mógł spać, to inny, ktoś inny musiał się bawić. Wiedziałem, zdawałem sobie sprawę, że opieka nad dzieckiem jest to dosyć też trudne i wyczerpujące zadanie, także na co dzień cały czas zajmowała się tym żona, opieką nad synem, a po prostu no ja też już był środek sezonu, startowałem w zawodach, treningach, no ale jak byłem w domu już właśnie na miejscu, no to także starałem się też zabawić tego naszego buziaka. No miał takie pomysły, że lubił w nocy się obudzić i no i wtedy na mnie spadała ta rola do zabawy. Miał jakiś pomysł właśnie, trzeba było grać w jakiś tam w piłkę, czy on kopał, ja broniłem, ja jak padałem na podłogę, to chciałem spać, on wtedy przychodził, dalej mnie budził, że także było to takie śmieszne, ale potrafił czasami od drugiej do czwartej czy piątej zabawić mnie tam tą grą.